Przy okazji dzisiejszego posiedzenia, pierwszego w tej kadencji Rady Muzeum Historii Krakowa, z czego bardzo się cieszę, że w tej Radzie się znalazłem, będziemy rozmawiali również o funkcji społecznej muzeum. Szukałem takiego słowa klucza, które by najlepiej być może oddawało tę ambiwalencję owego oddziaływania i z funkcji społecznej i doszedłem do wniosku, że takim pięknym słowem jest rezonowanie. Bo ono oznacza bardzo różne rzeczy, że pewne sygnały możemy wzmacniać, na pewne sygnały możemy odpowiadać. W tym skrywa się też pewna ambiwalencja ról społecznych muzeum. Czy ono ma rezonować ze społeczeństwem, czyli potwierdzać na przykład jego przekonania, dokumentować jego dziedzictwo, czy raczej ma stawiać trudne pytania, czy raczej ma wchodzić w dialog ze społeczeństwem, albo też zapraszać do tego dialogu. I jak on mógłby wyglądać, na czym mógłby polegać? Czy funkcją dialogiczną muzeum jest tylko organizowanie wystaw muzealnych, tudzież prowadzenie działalności edukacyjnej, czy może coś więcej, prowadzenie aktywności animacyjnej, wchodzenie w poszczególne środowiska, zapraszanie tych środowisk do siebie. I teraz jest oczywiście pytanie, jakie to są środowiska? Czy to jest tylko młodzież i seniorzy? Czy też na przykład mówimy tutaj o kwestiach wielokulturowości, zróżnicowania dziedzictwa? Czy mówimy tylko o dziedzictwie, które jest chciane, miłe, atrakcyjne, które buduje nas prestiż? Czy raczej myślimy też o dziedzictwie, które jest zapominane, wypierane, niechciane, kłopotliwe, wątpliwe? Akurat w przypadku Krakowa wszystko to na siebie się nawarstwia. Mamy tutaj ogromne bogactwo narracji, opowieści, środowisk, grup, kręgów, które chciałyby w takim dyskursie uczestniczyć, które go kreują, które są za niego odpowiedzialne. Bardzo się cieszę, że będzie okazja, aby o tym porozmawiać.